Cześć, witam Was. Chciałbym wyjaśnić szczególnie ważne sprawy w tym odcinku. Co dalej z kątem Empire? Co się ze mną tak naprawdę stało? Dlaczego filmy się nie pojawiają? Bo jest sporo osób, którzy do teraz nie wiedzą, dlaczego właśnie tych filmów na kanale nie ma. Otóż sprawa wygląda tak, że mam permanentnego bana, czyli bana na stałe, konta nie da się odblokować. Nie ma kontaktu z supportem, bo na takie sprawy oni no, nie odpisują. Nawet mamy to podkreślone, że nie pomogą nam w tej sprawie. Na forum też z nikim skontaktować się nie mogę. Nie mogę się skontaktować z CM Asią, z którą miałem kontakt, jak byłem moderatorem forum, żeby po prostu coś zdziałać jeszcze, żeby walczyć o to konto. Bo wiecie, ile tam było maszynek, ile było wszystkiego, jakie po prostu mieliśmy predyspozycje do nagrywania i rozwijania się na YouTube. Więc sprawa wygląda tak, że konta już nie odbanujemy. Tylko, że tak w skrócie chciałbym powiedzieć, jak to się stało, dlaczego dostałem tego ostatecznego bana permanentnego. Wygląda to tak, że rozpocząłem ostatnio grę z Warlords. On grał ze mną na moim koncie właśnie, myślę, dwa dni i dostaliśmy bana. To jest gracz, który mi zaproponował, że mi pomoże ukończyć Lotosa bodajże, czy Obcego w nocy. Ja się pierwszy raz nie zgodziłem, bo mówię, no nie mogę każdemu tak ufać. Ale jak usłyszałem pozytywne opinie o nim, że jednak no, grać potrafi dużo zdziałać w Empire, to mówię, no dobra, można spróbować. Pomyślałem tak, że pracując, no mało robię trochę w Empire. Wojsko oczywiście się pojawia, święty nie jestem. Też zdarzało mi się korzystać z nielegalnego oprogramowania, no tutaj przyznam to na pewno. I tak, jak rozpocząłem z nim współpracę, on mi pisał, że mam uważać na niektórych, co o nim piszą, bo nikt go namawia, nie lubi i tam jakieś spiny miał z kimś w pierwszym dniu jeszcze wioskę, ukradł, ale oczywiście tą wioskę oddałem. No dziwne sytuacje były, oczywiście niby to wszystko wyjaśniliśmy, no ale nie chciałem, żeby tak się działo, więc troszkę z nim porozmawiałem, jak to ma wyglądać na koncie, żeby nie pisał z mojego konta i tak dalej. Po prostu, no ja jestem właścicielem, on może ze mną grać, po prostu na jednym koncie pomagać. I był bardzo dobry i to mnie bardzo dziwiło, bo on potrafił całą noc siedzieć, całą noc lać obcych i wtedy jeszcze cały dzień siedzieć i znowu lać obcych, czy robić mi Lotosa. No w dwa dni razem potrafiliśmy skończyć Lotosa całego. No i tak, zaplanowaliśmy sobie kruki w tym drugim czy trzecim dniu jakoś tak. Zaplanowaliśmy kruki top 1. Maszynki oczywiście miałem, mogłem to zrobić. No i tak, robił tego kruka, był top 2 i od razu ban wskoczył. Ban wskoczył tak jak kiedyś ja robiłem kruka. Bez żadnego nielegalnego oprogramowania. Ustaliliśmy tak, że nie korzystamy, skoro gramy we dwóch, po co nie będziemy używać nielegalnego oprogramowania, bo to nam po prostu popsuje rozgrywka, jak jest nas dwóch, to możemy i rekrutować i aktywnie bardzo grać. No i się popsuło. Dostaliśmy szybkiego bana i ten ban jest taki, wiecie co, dziwny. Bo poprzednim razem, jak robiliśmy tak samo kruka, chciałem robić top 1, top 10, też dostałem od razu bana, nie korzystając w ogóle z nielegalnego oprogramowania. To jak, oni wstecz to sprawdzają? Wstecz sprawdzają logi, czy ja z tego korzystałem? Przecież to oni banują za coś, z czego się korzysta teraz, nie? A nie za to, że przestałem i teraz jestem aktywny, ale bez bota i dostaję bana. No to mnie właśnie tutaj dziwi, bo ja tak naprawdę skończyłem z botami i chciałem grać już uczciwie właśnie z Warlordsem. No niestety się nie udało, szkoda, bo było tego wszystkiego coraz więcej, było dużo widzów i mieliśmy dopiero co robić super streamy z samych topek. No i tak, no i jest ban, niestety. Co dalej z serią? Pytania, czy wrócę na nowym koncie, czy wezmę konto nawet od kogoś 300 legendarny? Nie, nie wrócę ani w sposób od nowa, ani w sposób, że ktoś mi da konto. Czy kupię konto? Dlatego, że dla mnie nick oznacza w grze wszystko. Jeżeli ja nazywam się Tieru, ja chcę grać pod nickiem Tieru. Dla mnie też nie ma to sensu grania od nowa, ponieważ po co? To i tak by się skończyło znowu banem, skoro ja nie korzystam z nielegalnego oprogramowania, bo skończyłem z tym i chcę grać właśnie znowu z tym Warlordsem, który gra fajnie aktywnie, chcieliśmy grać w dwóch. No i tak bana dostaniemy. No naprawdę, to nie ma sensu. Każdy mi pisze, żebym zaczął od nowa grę, że się uspokoi, ale nie, ja wierzę w to, że i tak ja dostanę bana, nie ma sensu. Więc tak, jeżeli pytanie, czy skreślam tą serię na zawsze,
Może nie, może nie skreślę na zawsze. Ja będę rozwijał się na YouTubie pod innymi seriami. Na przykład jeżeli chcecie strategię oglądać, macie Forge of Empire, może wam się spodoba, bo tych filmów coraz więcej się pojawia. Może Settlersy jeszcze dalej będę nagrywał i to wszystko. Jeżeli chodzi o Empire, oczywiście tej serii na przyszłość nie skreślam. Jeżeli rozwinę właśnie to konto Empire do takich liczb 5-10 tysięcy, to może wrócimy do Empire z większą ekipą, która będzie mogła mi jeszcze pomóc w tej grze, nie? Ale obecnie ja chcę skończyć z tym, bo w grze też się coraz gorzej dzieje. Słyszałem, że nawet na Berimondzie już się nie zdobywa rubinów, nie? No, psują rozgrywkę graczom normalnym, którzy nie wydają kasy na grę. Więc no, gra coraz bardziej denerwuje. Coraz gorzej myślę, że się po prostu w tej grze dzieje. W takim razie myślę, że to tyle w tym odcinku. Myślę, że wam wszystko wyjaśniłem, jak sprawa wygląda w takim krótkim materiale. Zachęcam do dalej obserwowania kanału, do śledzenia moich filmów, live'ów, bo naprawdę staram się tego dużo robić. Może nie wasze gry, ale jednak z czasem też będą się takie pojawiać. Na pewno po prostu którąś polubicie z obecnych nagrywanych. W takim razie dzięki wam za obejrzenie. Jeżeli podobał się film, podnieście łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Cześć! W sumie to informacyjne, to nie powinienem o to prosić. Cześć!